W dzisiejszym słuchowisku. Mam robić za jakiegoś zafajdanego detektywa? Woli, żebym cię wypierdolił! Jeszcze jedno słowo! Niełatwo mnie przestraszyć. Dobrze, a teraz żadnych gwałtownych ruchów. Ascendenci. Grubiański ścierwa. Coś ty mnie wsadził, braciszku. Niezapisane czasy. Rozdział 6, część 1. Ryzyko zawodowe. Zgiełk zatłoczonego miasta przebijał się przez szybę. Dieter patrzył się na słońce przedzierające się z trudem przez zakurzone szkło. Czekał już tak chwilę. Momentami słyszał Nozdrilla podśpiewującego coś na parterze. Rozmyślał. Starał się ułożyć w głowie wszystko, co do tej pory mu się przydarzyło. Myślał o przepiórku, o młocie oraz jak mógłby mu pomóc w zaistniałej sytuacji. Jednak priorytetem było w tym momencie dostać się do kupca kości. Szkarłatny wróbel. Ale śniąca damulka. Powtarzał pod nosem słowa swojego pojmanego towarzysza. Drzwi naprzeciwko otworzyły się. Z pokoju wyszedł jeden z nosów, który przed chwilą zdawał raport na temat plotek oraz kontaktów, które udało mu się ostatnio wyniuchać na ulicy. Ich rola była znaczna, ponieważ dostarczali większość potrzebnych informacji, które bardzo często okazywały się źródłem dobrego zarobku. Nie zwlekając, wstał i przekroczył próg, wchodząc do pokoju przodującego gildii. Za biurkiem, przy którym leżały mapy oraz mieszek złotych Gwinei, siedział mężczyzna. Jego twarz zdobiła głęboka blizna, idąca wzdłuż lewego oka, zahaczając o nadszarpniętą wargę. Ubrany był w wysokiej jakości czarną skórznię z poprzewlekanymi płaskimi stalowymi ćwiekami. Jegomość przeglądał mapę i kreślił na niej znaczniki według doniesień wcześniejszego nosa. Przodujący Belegorze. Złodziej ukłonił się, oddając szacunek przewodniczącemu Bractwa Cienia. Dieter, usiądź i zdaj raport. Czy robota numer 45 się udała? Owszem, misja przebiegła pomyślnie. Tutaj jest ascendencki list. Dobrze, że przynajmniej ta. Dobrze. Przodujący sięgnął do mieszka i odliczył 10 złotych Gwinei, po czym położył je na środku biurka. Twój przydział za robotę. Dieter bez słowa wziął zapłatę i schował ją do torby przy pasie. Jesteś zdolny do kolejnej roboty? Zapytał szorstko, kreśląc dalej po mapie. Jestem. Czyżby na pewno? Ostatnio się nie popisałeś. Zwłaszcza, że nie muszę ci przypominać, że im większy rozgłos w mieście, tym gorzej dla gildii. Nikt z nas nie szuka rozgłosu. To następnym razem nie bierz się za ryzykowną robotę, która cię przerasta. Zawsze jest ryzyko. Dobrze o tym wiesz, Belegorze. Ryzyko ryzykiem, ale za głupotę to się płaci. Młot się już o tym przekonał. Dieter nie odpowiedział. Patrzył się prosto w oczy przodującego, który nie krył zażenowania. Chyba nie wyciągnąłeś dostatecznych wniosków z życiowych lekcji. Ze świątynnymi nie wchodzimy w konflikty pod żadnym pozorem. Żeby do czegoś dojść, trzeba zaryzykować. Powiedz to swojej rodzince. Na te słowa Dieter zacisnął pięść w przypływie gniewu, który ledwo udało mu się opanować. Ten wybryk będzie cię kosztować. Co? Zdegradujesz mnie? Dobrze wiesz, że nie ma takiej możliwości.
Nie masz pojęcia, co jest możliwe, a co nie. Przodujący wstał i spojrzał przez okno. Poziomu ci nie odbiorę. Tak samo jak sztuki widzenia. Ale następne zlecenie dostaniesz z niższego szczebla. Chyba że dasz mi kości, które zdobyłeś. Dieter patrzył uważnie na przodującego. Belegor nigdy nie wybaczał porażek. Był niczym żelazny sędzia, który zarówno godnie wynagradzał za pracę, jak i karał adekwatnie do poniesionego wybryku wobec gildii. Tym razem jednak było w jego głosie coś innego. Łaska, czyli coś, czego Dieter nigdy wcześniej nie słyszał w jego głosie. Masz te kości, prawda? Zachowanie Belegora było podejrzane. Dieter zastanawiał się, co zrobić. Czy oddać kości, tym samym uciekając od konsekwencji i pokaźnej ilości gwinei? Czy może zaryzykować? Co do kości, to niestety, ale nie mam ich. Przepadły podczas akcji. Niedobrze dla ciebie. Belegor usiadł z powrotem. Czyli co? Mam teraz działać jak amator? Już to zrobiłeś, porywając się na przepiórka i wracając bez łupu. Belegor sięgnął do szuflady i wyjął kilka listów, które zawierały zlecenia. Od teraz twoje dobrze płatne zlecenia przyjmuje Iwo. No pewnie, kurwa. A któż by inny? Ty. Póki co masz jedno zlecenie. Masz odnaleźć Nosa, który zaginął w starej dzielnicy. Nie mamy z nim kontaktu od dłuższego czasu. Mam robić za jakiegoś zafajdanego detektywa? Woli, żebym cię wypierdolił! Jeszcze jedno słowo! Dieter nic nie odpowiedział. Zdawał sobie sprawę, że jakakolwiek obelga w stronę przodującego mogłaby się skończyć rychłym bezrobociem. Tak myślałem. Masz. Szczegóły sprawy znajdziesz w środku. Przodujący rzucił przed oczy Dietera pożółkły, wymięty list. Tylko nie spierdol też tego. W przeciwnym razie będziesz szukać roboty na ulicy. A teraz zmiataj! Dieterowi cisnęły się na usta słowa, które przez niejednego barda zostałyby zatytułowane jako oda do wkurwienia. Jednak zdawał sobie sprawę, że trzaśnięcie drzwiami nie wykracza poza obecną normę dezaprobaty. Wyrwał się z głębokiego zamyślenia. Noc spowijała cmentarz miejski swoją mroczną peleryną, a złodziej niczym cień siedział między starymi nagrobkami i krzywymi, zapomnianymi przez czas pomnikami. Atmosfera była ciężka. Mgła, która unosiła się tuż nad ziemią, dodawała temu miejscu nierealnego, upiornego charakteru. Księżyc, schowany za ciężkimi chmurami, rzucał nieregularne smugi światła, które ledwo przebijały się przez gęste konary pojedynczych drzew. Powietrze było nasycone zapachem wilgoci i starej ziemi, a w tle słychać było jedynie odległe uderzenia serca miasta. Mimo to czuł pewien rodzaj spokoju, jaki tylko miejsce takie jak cmentarz mogło zaoferować. Był to spokój pełen paradoksów, gdzie każdy zmarły miał swoją historię, a nagrobki były niczym strony księgi, które tylko wiatr mógł przewracać. Złodziej rozmyślał o przeszłości i o wyborach, które doprowadziły go do tego miejsca. Każda decyzja, każdy skręt losu był jak cień, który ukształtował jego życie. Myślał o swoim głównym celu, o zemście, która napędzała go do tego wszystkiego. Zastanawiał się, czy był tylko marionetką w rękach losu, czy może mistrzem własnego mrocznego przeznaczenia. W tych głębokich przemyśleniach przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość zdawały się zlewać w jedno, tworząc mozaikę życia, którego on był częścią. Każdy krok, każde działanie miało swoje konsekwencje, rzucając cień na płótno czasu.
Dieter w skupieniu nasłuchiwał za strażnikami, którzy mogliby przypadkowo zakłócić jego nocną eskapadę. Jego oczy, przyzwyczajone do mroku, błyskawicznie wychwytywały każdy ruch, każdy szelest, który mógł zwiastować niebezpieczeństwo. Nagle do jego uszu dobiegł dźwięk kroków z oddali. Przykucnął w mroku. Z jego obecnej pozycji miał bardzo dobry widok na pomnik budowniczego, który stał dumnie na skrzyżowaniu cmentarnych alejek. Nad nagrobkami pojawiła się łuna światła, która zmierzała prosto w stronę posągu. Gdzie jest ten kontakt? Za chwilę zrobi się tutaj zbyt niebezpiecznie. Łotr obserwował światło, które powoli zaczynało odsłaniać dzierżące je postacie. Na czele szedł strażnik świątynny dzierżący pochodnie. Za nim zaś podążał zakapturzony człowiek i kolejny zbrojny, który zamykał pochód. Szlak! Jeszcze was tutaj brakuje! Zaklnął pod nosem, obserwując z ukrycia. Kiedy pochód mijał już posąg, nagle zakapturzony mężczyzna nakazał zatrzymać się straży. Następnie rozglądnął się po okolicy, niepewnie, jakby chciał się upewnić, że jest sam. Po czym powiedział donośnym głosem: Temptus Brest! Dieter zamarł. Spodziewał się wiele po dzisiejszej nocy, lecz nie czegoś takiego. Zakapturzony człowiek z obstawą gwardzistów świątynnych podał hasło, które miał wypowiedzieć zleceniodawca kości. Łotr siedział w ukryciu. Myślał. Rozważał scenariusz pułapki, który wydawał mu się jeszcze bardziej prawdopodobny. Patrzył na zbrojnych. Analizował, czy aby nie są to ci sami gwardziści, których spotkał w przepiórku. Każdy świątynny miał taką samą zbroję, co uniemożliwiało ich rozróżnienie. Bił się z myślami. Według wytycznych teraz powinien wyjść z ukrycia i pokazać się zleceniodawcy. Temptus Brevest! Hasło znowu wybrzmiało, przerywając ciszę cmentarza. Szlak! Cholera! Wahał się. Zastanawiał, czy nie uciec stąd, póki jeszcze nikt go nie wykrył. Postanowił jednak zaryzykować. Ande vivum! Dieter wyłonił się z ciemności cmentarza. Gwardziści momentalnie znaleźli się obok zakapturzonego, przyjmując postawę wartowniczą. A jednak przybyłeś, Grante. Już się obawiałem, żeś stchórzył. Niełatwo mnie przestraszyć. Łotr zatrzymał się w bezpiecznej odległości przed człowiekiem. Dobrze, a teraz żadnych gwałtownych ruchów. Zakapturzony wykonał gest ręką do strażnika. Nie zrobią ci krzywdy, o ile nie będą musieli. Po tych słowach jeden ze świątynnych zaczął iść w stronę Dietera. Złodziej bacznie obserwował strażnika, który w niewielkiej odległości obszedł go łukiem i stanął za jego plecami. Czuł jego pełen skupienia wzrok na sobie. Teraz dopilnujmy, aby wszystko poszło składnie. Posiadasz cel tej nietuzinkowej wizyty? Zależy, co masz na myśli. Sceleratus, zawsze tacy nieufni jesteście. A jak wam się złotem zaświeci, to służycie wiernie. Przedmiotem tego spotkania są złote kości perfidente. Masz je w swoim posesjone? Wymowa zleceniodawcy nie dawała Dieterowi grama wątpliwości. To była Ascendent. Jeden z tych, którzy zajmowali wysoki szczebel w całej hierarchii. Jeden z tych, przez których stracił swoje wcześniejsze życie. Owszem, religione. Zakapturzony, słysząc przydomek ascendencki, spojrzał na Łotra zaskoczony. O, widzę, że znasz się na rzeczy, serio. Dobrze więc, pokaż mi je.
pierwej zapłata. Zleceniodawca zaśmiał się. Pomyliło ci się, sługo. Nie ty to stawiasz kondycjone, lecz ja. Ty jesteś tutaj, aby wykonywać polecenia. Podobnie jak całe twoje mizernie zgromadzenie. Złodziej zmieszał się, słysząc te słowa. Gwardzista obok ascendenta dobył miecza. Dieter, widząc beznadziejność sytuacji, sięgnął do ukrytej kieszeni i wyjął kości zawinięte w szmatkę. Wybornie. Podaj je strażnikowi. Zapłata. Dostaniesz swoje ochłapy. Najpierw sprawdzę, czy śmie nie deceptisto. Strażnik podszedł do Łotra i wyciągnął dłoń. Ten wahał się, czy oddać kości, które są jedynym powodem, dla którego jeszcze żyje. Lecz wiedział, że nie ma wyjścia. Przekazał je do uzbrojonej ręki strażnika. Ascendent rozwinął szmatkę i zaczął się przyglądać kościom do światła pochodni. Po krótkiej chwili wzdychania nad perfekcyjnym wykonaniem oraz kunsztem szulerskich narzędzi, schował je do swojej kieszeni. Po czym wyjął pękaty, ciężki mieszek i rzucił go pod stopy Dietera lekceważąco. Twoja zapłata. Ty oraz gildia dobrze się spisaliście. Jak zawsze. Jak zawsze? Ascendent parsknął. Co żeś taki mirari? Bez nas bylibyście redunto. A tak to macie chociaż cel swoim mizeriowite. Dieter słuchał zaszokowany. Nie wierzył mu. Sądził, że w swoim grubiaństwie i poczuciu wyższości ascendent bredzi od rzeczy niestworzone historie. Ten przywołał do siebie strażnika, który stał za Dieterem. Żegnaj, Serlato. Złodziej stał w lekkim osłupieniu. Patrzył, jak łuna bijąca od pochodni strażników zaczyna niknąć w oddali za nagrobkami głównej ulicy cmentarza. Nie wiedział, co ma myśleć. Spojrzał na pękatą sakiewkę ze złotem, która leżała pod jego stopami. Ascendenci. Grubiańskie ścierwa. W coś ty mnie wsadził, braciszku. Podniósł ciężką sakiewkę. O, braciszku. To nie wygląda na 100 złotych gwinei. Schował złoto do torby przy pasie, która ledwo pomieściła zagarnioną nagrodę. Dieter wiedział, że ta kwota wystarczy mu na długo, lecz nie potrafił się nią cieszyć. W jego głowie cały czas krążyły słowa ascendenta. Analizował to, co się właśnie stało. Zadawał sobie pytania. Dlaczego puścili go wolno? Dlaczego? Dlaczego religione mu zapłacił? Skąd wiedział o gildii i co miał na myśli, mówiąc, że bez nich byliby bezużyteczni? To się nie trzyma, nic tu nie gra. Ruszył w stronę głównego wyjścia. Miał przeczucie, że teraz nie zastanie tam żadnego strażnika. Cześć! Mamy nadzieję, że podobało ci się to słuchowisko. Jeżeli tak, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, abyś udostępnił to dalej. Pomoże nam to w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze lepszych treści. Zostaw też swoją opinię w komentarzu, co ci się najbardziej podobało. A tymczasem, do zobaczenia w następnej części.